w tym pierwszym secie chyba troszkę byliśmy spięci. Nie wiem, czy to przez to, że pierwszy mecz u siebie, ale tak widać było jakieś nerwowe ruchy, a później jak zaczęła nam się gra układać w drugim secie, to wrócił już spokój i czysta radość z grania. Na pewno wszyscy jesteśmy bardzo zadowoleni, oczywiście też. Troszkę się obawialiśmy przed tym meczem, bo Lubin te dwa poprzednie spotkania naprawdę dobrze zagrał, mimo że ich nie wygrał. I byliśmy przygotowani na walkę. Po tym pierwszym nieudanym dla nas secie udało się nam wrócić do bardzo dobrej gry w siatkówkę i no, nie mogło być lepiej. Mamy 6 punktów na inaugurację w dwóch meczach. Po tej kwarantannie no, każdy inną ilość dni spędził w domu, ale jak już byliśmy wszyscy razem, to mieliśmy ogromną chęć do pracy. Wiedzieliśmy, że musimy nadrabiać ten stracony czas i pracowaliśmy naprawdę w bardzo dobrej atmosferze. Każdy dawał z siebie 100% i to nie jest tylko takie mówienie, jak to się czasami mówi, że daliśmy siebie 100%, tylko naprawdę tak było. I nie wiem, może to będzie jakiś nowy trend, że tylko 3-tygodniowe przygotowania przed sezonem, czemu nie?